Witam bardzo serdecznie, nazywam się Klaudia, zapraszam na kolejne dekorady. Mili Państwo, na początku dzisiejszego odcinka pragnę Wam bardzo serdecznie podziękować za taką aktywność, jaką wykazujecie w komentarzach pod moimi filmami. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i ponownie, jak w każdym odcinku ostatnio, przepraszam Was bardzo, że nie odpowiadam na te komentarze, na większość z nich na pewno nie, ale wszystkie czytam, ale wynika to niestety naprawdę z braku czasu. A druga sprawa, może ktoś wierzyć lub nie, ale z takiego też bardzo dużego takiego przestymulowania mediami społecznościowymi. I jeżeli, myślę, że większość osób to rozumie, ale myślę, że ten temat rozwinę, ale to przy innej okazji. Natomiast dzisiaj przepraszam Was za to, ale nie ustawajcie, że tak powiem. Bardzo Was proszę, piszcie nadal komentarze, ponieważ to bardzo pomaga w pozycjonowaniu kanału. Natomiast jeżeli macie ochotę wesprzeć mój kanał, to Was bardzo serdecznie zapraszam do oglądania reklam, które pokazują się w blokach reklamowych, którymi przerywane są wszystkie nasze filmy, ze względu na to, że wiele osób nie wie, że właśnie to reklamy powodują, które Wy obejrzycie. One powodują, że właśnie my możemy zarabiać, po prostu my twórcy internetowi możemy tutaj zarabiać na publikacji naszych filmów. Także jeśli chcecie wesprzeć kanał, nie musicie nic więcej robić, po prostu oglądajcie reklamy. Mili Państwo, a teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do tej właściwej, takiej merytorycznej treści odcinka. Dzisiaj, tak jak widzieliście już w tytule dzisiejszego odcinka, dekoracje na aniołach. Nie jest to żadna pomyłka tam w tytule, bo tak jak widzicie, mam przed sobą konstrukcję. Konstrukcja składa się z formy anioła i z deski, więc będziemy wykonywali stroik. Tu w związku z tym wszystko się zgadza, to będą strojki na aniołach, ponieważ takich dekoracji chcę Wam zaproponować dzisiaj trzy. Mili Państwo, jeżeli chodzi o tego typu konstrukcję, ja to nazywam konstrukcję, ponieważ jeżeli ktoś gdzieś stworzył, zaprojektował różnego rodzaju formy podstaw, na których my mamy sobie coś wykonywać, to ma stanowić jakby dla nas taką bazę, no to ma to podtrzymywać również, tak? Przede wszystkim to jest dla mnie właśnie konstrukcja, więc tak się też będę wyrażała. To jest akurat konstrukcja z deski, z właśnie takim kształtem klęczącego aniołka. Jaka jest jakość wykonania tego i tak dalej, nie będę się tutaj rozgadywała. Państwo, którzy znają mnie, są na tym kanale dłuższy czas, wiedzą doskonale, jakie jest moje podejście do tego typu rzeczy. I to nie dlatego, że ten anioł nie ma w sobie uroku. Ma, natomiast to do jakości jego wykonania jest jak jest, trudno, ja tego nie robiłam. Natomiast nie znaczy to wcale, że się Państwo te anioły jakby nie podobają w formie. Są one niezwykle praktyczne. Takich praktycznych, takich właśnie konstrukcji jest naprawdę teraz dużo. I aczkolwiek jest też tak, że Państwo gdzieś tam widzą na przykład i mają ochotę coś takiego sobie zakupić, mają konkretny zamysł na dekorację. Ale są też osoby, które nie do końca wiedzą na przykład, jak sobie właśnie uformować dekorację, jak ukształtować taką podstawę, żeby się ładnie prezentowała, więc no po to dzisiaj przychodzę z trzema propozycjami zupełnie różnymi w swojej formie, ale no mam nadzieję, że znajdziecie dzisiaj dla siebie inspiracje, jakieś takie właśnie być może któraś z nich stanie się, któraś z tych dekoracji stanie się dla Was właśnie podpowiedzią, jak byście to mogli sobie wykonać we własnym zakresie. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak to wszystko, co wykonałam, co zaprezentuję Wam, co Wam tutaj chcę zaproponować, no to zapraszam Was bardzo serdecznie teraz, po pierwsze, do towarzyszenia mi w procesie wykonywania dekoracji, natomiast następnie będę omawiała dwa, pokrótce tak oczywiście, dwa stroiczki zupełnie inne, różne od siebie, które po tych, to taka nowa koncepcja filmu, już to było kiedyś, po omówieniu będą pokazywane zdjęcia, więc zdjęć nie będzie jako tako na końcu filmu, one będą po części omówienia. Tak informacyjnie dla Państwa, którzy chcieliby teraz wyłączyć i iść na sam koniec odcinka. Możecie, zapraszam Was, ale tam już samych inspiracji nie znajdziecie. Mili Państwo, ta akurat dekoracja to będzie dekoracja, którą bym chciała wykonać ze zniczem. Przygotowałam sobie taki malutki znicz, malutki z białymi, biały, dlatego że dzisiaj w ogóle z mojej strony totalna, propozycje w totalnej takiej, takie monochromatyczne, kolorystycznie, ponieważ wszystkie one są biało-zielone, ale wynika to z tego, że no moje zdanie na temat takich stroiczków, które no de facto są przeznaczone jednak na nagrobki dziecięce, te aniołki najczęściej, to jest taka, wiecie, to się, powinno się po prostu jakby to nam kojarzyć z delikatnością. Taki strojek nie powinien być toporny, ciężki, taki agresywny. Powinien być właśnie delikatny, subtelny. Taka kolorystyka, taka biel, krem właśnie z kolorami, ewentualnie takie kolory ziemi, właśnie z zielenią, to jest dla mnie osobiście coś, co
to się właśnie tak kojarzy. Oczywiście Państwo bardzo często wykonują dekoracje z kolorem różowym, z kolorem niebieskim, też takie wykonywałam, aczkolwiek no dzisiaj przychodzę do Was akurat z taką propozycją. Jeszcze jeżeli chodzi o znicz, dwa słowa na ten temat. Tutaj starałam się dobrać taki znicz stosunkowo mały, niski, żeby on nie zakłócił jakby tutaj tej formy aniołka, ponieważ ta podstawa, ten aniołek nie jest tutaj po to, żeby go, wiecie, do połowy zasłonić dekoracjami, tylko po to, nie jest tutaj po to, żeby też trzymać tą dekorację. On jest właśnie po to, żeby było widać ten zarys. Więc ja będę chciała jeszcze obniżyć ten znicz w taki sposób, że zauważcie, jeżeli mamy tutaj zdejmowaną tą końcóweczkę, no to tutaj ten obwód zazwyczaj tej podstawy, zazwyczaj, no tak powinno być, jest równy średnicy znicza, tej podstawy jego, po to, żeby tak wcisnąć, żeby to się tak trzymało, więc możemy to spokojnie zrobić w drugą stronę również i w ten sposób się będzie trzymało. Ja tutaj przykleję tą podstawę plastikową do podstawy drewnianej klejem na gorąco i tutaj od razu na początku już samym przychodzę z informacją, że nie obawiajcie się, że się to odklei. Ostatnio się spotkałam z komentarzem pod moim filmem, że właśnie już nie pamiętam teraz dokładnie co, że się odklei od drewna, ale uwierzcie mi, ja jeszcze się nie spotkałam z tym, żeby od deski, przepraszam, chodziło o gąbkę. I tutaj właśnie, i również tutaj zastosuję gąbkę do roślin sztucznych lub suchych, czyli taką gąbkę no, specjalnie przeznaczoną, to dla Państwa, którzy nie wiedzą. One są zazwyczaj w kolorze szarym bądź takim burym. I takim brązowawym, więc taka gąbeczka będzie też tutaj przyklejona po to właśnie, żeby ułożyć w tej gąbce akurat stroik, kompozycję, natomiast plastik i gąbka to są dwie rzeczy, które się genialnie, że tak się wyrażę, topią pod wpływem kleju na gorąco. Natomiast deska, jeżeli nie jest lakierowana jakimś lakierem, wiecie, mocno takim powiedzmy, ta warstwa nie jest gruba tego lakieru, to ja się jeszcze osobiście nie spotkałam, naprawdę nigdy nie zdarzyło mi się, żeby się odkleiła gąbka od deski. A taki komentarz się pojawił pod filmem, więc tutaj rozwiewam wątpliwości. Zapraszam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, do procesu wykonania, bardzo symbolicznie, ale tradycyjnie do mojego stołu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie ze mną towarzyszyli mi. No i cóż, ja się zabieram do pracy. Raz jeszcze Was zapraszam. Państwo, to jest dekoracja, którą w Waszej obecności ułożyłam, zrobiłam, po prostu taki, wykonałam taki stroik
I co ja mogę powiedzieć na jego temat? W zasadzie to chyba tylko kilka takich jakby podstawowych ewentualnie uwag ode mnie, może jednak wrócę do tej tacy obrotowej, będzie mi wygodniej. Kilka takich podstawowych uwag ode mnie na temat jakby konstrukcji tej dekoracji. Jeżeli oglądaliście ten proces wykonania, to ja mam nadzieję, że tam uwzględniłam, bo ja to dopiero będę montowała. Postaram się to uwzględnić, jak tutaj widzieliście, jak przykleiłam tą podstawę z nicza, prawda? I w tej chwili wygląda to tak, zobaczcie, to jest bardzo naprawdę, bardzo mocno się trzyma, dlatego że to jest plastik, więc plastik naprawdę przyklejony do deski będzie się trzymał jak należy. Znicz natomiast możemy wyjmować i wkładać i ten znicz, zobaczcie, no on tutaj po prostu ma taką stabilną, to się wszystko teraz rusza, tak? Ale ten znicz ma tutaj po prostu stabilną podpórkę, więc on z tego nie wypadnie bez żadnej tam ingerencji naszej. Natomiast możemy swobodnie tutaj po prostu sobie wyjąć znicz, ewentualnie oczyścić, na przykład jeżeli byście mieli taką potrzebę, jeżeli mamy zamocowane tutaj na stałe tą podstawę, to jest oczywiste, że trzeba go będzie oczyścić. Drodzy Państwo, można po prostu... Wybaczcie, zmęczenie materiału, znaczy mojej głowy chyba. I tak się prezentuje właśnie ta dekoracja z zapalonym zniczem. Więc tak, ona i tak, co już zaczęłam mówić, ponieważ ja tutaj stworzyłam jakby taki wianuszek z tego dodatku, taki niby to jest eukaliptus sztuczny, aczkolwiek zrezygnowałam z tego później. Wiecie dlaczego? Że wyszłam z założenia, że bardzo często jest takie, że jeżeli mamy na przykład jakiś mankament gdzieś, to lepiej bywa tak, że lepiej nie dotykać tego i zostawić po prostu tak, o, niech sobie będzie, tak jak jest, a odwrócić uwagę od niego inną częścią dekoracji. Ja to bardzo często stosowałam na przykład przy salach weselnych. Więc moi drodzy, dlatego o tym mówię, bo nasuwa mi się taka dygresja, śmieszna sytuacja zupełnie, ale to nie jest akurat odpowiedni film, nie klimat na odpowiadanie śmiesznych rzeczy, w związku z tym wrócę do dekoracji. Więc tutaj moi drodzy, w momencie kiedy ja chciałam zasłonić, wiecie, tą podstawę i otoczyłam to właśnie tym eukaliptusem, to po prostu się zrobiło takie groteskowe, niefajne, no po prostu mnie się osobiście nie podobało, więc stwierdziłam, że lepiej będzie... Jeżeli to sobie tak neutralnie tu zostanie, bo weźcie pod uwagę, no ja mam to w kolorze białym, tą podstawę, deseczka jest biała, tu mamy biały kwiat, więc wszystko jest ok. I lepiej niech ona sobie taka zostanie, nie ozdobiona niczym, natomiast tutaj dekorację o jej chciałam stworzyć taką, żeby po prostu ona przyciągnęła oko. No i teraz, co na temat tej dekoracji? Na bardzo niskim kawałeczku gąbki, dlatego że jeszcze go przycinałam później na wysokości, dlatego że weźcie pod uwagę również tutaj tą kwestię ważną. Czym większą gąbkę przykleicie, tym więcej musicie zagospodarować jakby warstwami ją, żeby ona została zasłonięta. Zwłaszcza przy takim małym stroiku osobiście, według mnie, jeżeli gąbka by była widoczna, jakiś materiał techniczny po prostu by wyzierał, no to jest niedopuszczalne. Taką małą powierzchnię naprawdę jesteśmy w stanie zasłonić, więc ja dekorację po prostu zrobiłam na niziutkiej gąbeczce, naprawdę na niewielkim kawałeczku. Wszystko jest bardzo solidnie przyklejone. I teraz kształt. Ona rzeczywiście tutaj się wspina troszeczkę ku górze, żeby tutaj, widzicie, zachować jednak jakiś taki, powiedzmy, taką formę, powiedzmy, bardziej obszerną, bardziej taką zdobną. Nie chciałam już zrobić jej całkiem, wiecie, takiej spłaszczonej, absolutnie nie, ale gdybym ja na przykład chciała tutaj całkiem taką kopułę zrobić, wiecie, no to w tym momencie zasłaniam znowu znicz do tej wysokości. To się mija z celem zupełnie. Oczywiście znicz można podnieść, ale to znowu podnosimy znicz, czyli znowu zasłaniamy aniołka. To jest błędne koło, więc ponieważ znicz obniżała celowo po to właśnie, żeby nie zasłaniał aniołka, no to też nie chcę zasłaniać w tym momencie znicza, więc tutaj kompozycję zrobiłam z jednej strony tak jakby wybrzuszoną, tak? Czyli ona w ten sposób szła od środka, a tutaj później, tak jak widzicie, coraz krótsze te kwiatuszki, coraz niższe i coraz też krótsze dodatki po to po prostu, żeby ten znicz był widoczny, natomiast żeby ta kompozycja, wiecie, się znowu nie odcinała, bo w momencie, kiedy tutaj wykonalibyśmy na tej samej długości kwiaty, tutaj i tu, i na przykład tutaj kończymy nagle wykonywanie dekoracji. To by wyglądało tak, jakby przyciąć to, prawda? W tym momencie dekoracja została ucięta. Wydaje mi się średni efekt, natomiast dekoracja płaska tutaj, powiedzmy taka na tej wysokości tylko i wyłącznie,
No, mnie by nie zadowalała estetycznie, natomiast tutaj właśnie chciałam, żeby się dużo działo. I teraz, jeżeli o mnie chodzi, ta dekoracja zaspokaja moje zapotrzebowanie estetyczne jak na to, że na mały nagrobek wydaje mi się to idealna jakby propozycja z mojej strony. To jest, więc to brzmi bardzo nieskromnie, ale wydaje mi się, że w ten sposób, wiecie, możecie się zainspirować, żeby na jednej takiej na przykład deseczce, czyli tak jak tutaj mamy trzy rzeczy, czyli mamy tego aniołka, który jest tak bardzo pożądany wielokrotnie przez Państwa. Mamy również światełko. To jest najważniejszy element dekoracyjny w tym dniu. No i mamy tutaj strojek kwiatowy. W związku z tym to mamy naprawdę na małej powierzchni i możemy taką dekorację, zauważcie, ustawić i na małym nagrobku, na dużym myślę również. Ale to już jest kwestia gustu. Natomiast chodziło mi o to, żeby uzyskać efekt, żeby nie zasłonić ani aniołka, ani znicza. I to mi się udało zrobić. Jeszcze jedna kwestia, mieli Państwo, dużo dodatków zielonych, dlatego że one nie są w olbrzymiej ilości, tylko one są różnorodne. W związku z tym, że są różnorodne, zobaczcie, mają różne kształty, mają różne faktury, mają różne odcienie zieleni. W związku z tym też no, to zrobiło taki efekt, że sprawiło jeszcze to wrażenie takie, że jest wszystkiego dużo bogaciej niż w rzeczywistości jest. Więc to jest moja pierwsza propozycja dla Państwa, czyli to jest właśnie aniołek ze zniczem. Drodzy Państwo. Drodzy Państwo, to jest druga moja propozycja dla Was. Tak jak widzicie, tutaj akurat aniołeczek jest troszeczkę w innym kształcie, w takim powiedziałabym bardziej subtelnym. No zdecydowanie jest, zauważcie, porównajcie. On jest po prostu bardziej smukły, nawet na wysokości to jest dokładnie to samo, ale sprawia wrażenie wyższego, prawda? Przez to właśnie, że jest taki smuklejszy, ale wcale nie znaczy to, że jest on powiedzmy ładniejszy. No, jeżeli o mnie chodzi, mnie się bardziej podoba, ale musimy wziąć pod uwagę fakt, jakie mamy zapotrzebowanie na dekorację. Przy tym aniołku nie zrobiłabym na pewno dekoracji ze zniczem, ponieważ tutaj po prostu nie ma zwyczajnie na to miejsca. Ten aniołek jest tutaj węższa deska, to znaczy taka na długości jest troszeczkę krótsza i ten aniołek to jest zdecydowanie zapotrzebowanie, że tak powiem, tutaj on może tak, on daje możliwości na wykonanie dekoracji mniejszej, takiej powiedzmy bardziej smukłej, takiej ogólnie. Te dekoracje, o których dzisiaj na początku o tym mówiłam, chciałam, żeby były subtelne. Ja osobiście nie widzę na tego typu podstawie kopuły. Rozumiecie, takiej symetrycznej kopułki, ale to jest oczywiście kwestia gustu każdego, natomiast mówię o tym dlatego, że każda z moich dekoracji jest asymetryczna i Państwo to doskonale widzicie, wiecie, że ja raczej lubuję się w takich dekoracjach. Oczywiście jestem w stanie wykonać klasyk, że tak powiem. Klasyk osobiście według mnie też nie musi być absolutnie symetryczny, idealnie, lub na przykład klasyk to nie jest tak, że on ma nie mieć nic ciekawego w sobie. Powinien jednak jakiś taki element przełamania mieć, ale za klasyk uznajemy na przykład typową taką kopułkę, pyk, 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 mamy symetrycznie powkładane róże, podłożone tam, nie wiem, ze trzy liście i mamy dekorację. I jeżeli to jest w czyimś guście, to jest ok, ja tego nie kwestionuję, natomiast ja tutaj jestem po to, żeby Państwu zaproponować coś inspirującego. I sama nazwa, że pokazuje tutaj inspirację, mówi za siebie, czyli Państwo przychodzicie, żeby ewentualnie, być może coś z tego Was zainteresuje. Może patrząc na taką dekorację, na przykład uznacie, powiedzmy, nie wiem, mnie się to totalnie nie podoba, nie chcę tego. No i w tym momencie już też wydaje mi się, korzystacie na treści filmu, ponieważ już wiecie, co się Wam na przykład nie podoba. Tutaj użyłam w zasadzie, wiecie, takich samych materiałów jak tutaj. Również na kolorystyka to tak jak uprzedzałam. Zieleń i biel, śmietanka taka raczej bym powiedziała.
Natomiast no, te same dodatki dokładnie, tak? Czyli bluszcz, czyli paproć. Aha, tutaj akurat zastosowałam paprotkę jaśniejszą, żeby troszeczkę taką nadała taką intensywniejszą w kolorze, żeby nieco troszkę rozjaśniła na tle tego ciemnego bluszczu, dlatego że tutaj akurat jest paprotka ciemniejsza, ale tutaj też mamy więcej jasnego, bo jest tutaj ten znicz i to światełko, więc ja chyba szłam tym tropem, jak to wykonywałam. Nie wiem, ja generalnie bardzo dużo, wiecie, wykonuję intuicyjnie. Ja wiem, że to ktoś powie, że to nieprofesjonalne, ale no trudno. No ja wykonuję intuicyjnie i do momentu, dopóki mnie nie zadowoli estetycznie to, co robię. To osobiście zadowala mnie estetycznie. O, tutaj przy tej dekoracji chcę Wam zwrócić uwagę na to, że a również widzicie, że jest skos. Przy tego typu niedużych dekoracjach jest bardzo łatwo sobie skos uzyskać, dlatego że wystarczy, że tutaj sobie, wiecie, wprowadzimy, a to jest oczywiście też w gąbeczce, kawałek gąbki, i wystarczy, że sobie wprowadzimy po jednej linii, tutaj stworzymy sobie drugą linię i trzymamy się tej linii, robiąc po prostu dekorację. Natomiast na te czosnki chcę Wam zwrócić uwagę, zauważcie, one są bardzo ciekawe. Znaczy, mnie osobiście się bardzo podobają. Ja wykonywałam już wiele dekoracji właśnie z nimi kilka lat wstecz. Przecież wykonywałam z dużymi czosnkami bardzo dużo dekoracji, jak pamiętacie. Ale co ja tutaj robię? Ja po prostu, no niestety, ktoś może powiedzieć, że marnotrawię. Marnotrawię, ale tutaj akurat listki w tych czosnkach są totalnie nieciekawe i po prostu są brzydkiej jakości, a ja potrzebuję mieć taki efekt, widzicie, żeby mi tu żadne listki nie podtrzymywały tego efektu takiego, tej lelawości tych łodyżek. One są lelawe. Pamiętam, że kiedyś była gdzieś tam rozmowa w komentarzach pod moimi filmami, czy jest takie słowo lelawe. No ja jestem w Małopolsce, w Tarnowie, no funkcjonuje słowo lelawe, czyli takie, wiecie, takie luźne, o tak to powiedzmy. I one sobie tak świetnie wiszą, dlatego że ja to też wykorzystałam właśnie tutaj, tak gromadnie, dając te czosnki, dlatego że gdybym ułożyła sobie same, mam tutaj peonię, różę malutką, taką kwiat, ale malutki, różę taką typową gałązkową, to gdyby to wszystko, wiecie, było takie płaskie, że tak powiem, byłoby poprawnie, ale osobiście dla mnie niekoniecznie ciekawie. Więc tutaj właśnie te czosnki, one są bardzo fajne, ponieważ one już same w sobie są na różnych wysokościach, dlatego nie trzeba bardzo dużo, wiecie, tutaj pracować nad tym, żeby uzyskać efekt takiej właśnie interesującej formy, ponieważ o, tutaj z boku na przykład to fajnie widać, na zdjęciach na pewno zobaczycie też ten efekt, że po prostu one no, robią robotę, po prostu robią robotę. Troszeczkę tak, że tak powiem, upycham nieładnie te dekoracje, żeby tutaj móc wyeksponować. Mili Państwo, tak, a tutaj tak jak widzicie, całkiem spora dekoracja, również na takim samym aniołku, czyli cały czas mówimy o takich samych formach. Ten jest troszeczkę inny, ale wysokość jest taka sama i gabaryty bardzo podobne. I chciałam dlatego tutaj, wiecie, stworzyć jedną dekorację większą, ponieważ nie zawsze Państwo potrzebują dekoracje z aniołkami na malutkie nagrobki. Potrzebują też na większe. Natomiast chciałam też tutaj Wam dlatego zaproponować właśnie taką opcję, ponieważ przede wszystkim, żeby Wam móc pokazać trzy całkiem różne inspiracje, mogą Państwo pomyśleć na przykład, że jak całkiem różne, przecież one są takie same. Dlatego, że jeżeli ktoś na przykład, wiecie, nie czuje dekoracji, jest takim, powiedzmy, troszkę, no to nieładnie brzmi, ale troszkę takim ignorantem, wiecie, no na przykład jak powiedzmy, no nie wiem, jak tutaj powiedzieć, załóżmy, nieważne zresztą, nie chcę się wdawać w jakieś filozofie, wiecie, o co chodzi. Jeżeli ktoś się nie interesuje tym, nie obchodzi go to w ogóle, to popatrzy na te trzy dekoracje i powie, takie same, białe anioły, biało-zielone kwiaty, dziękuję, do widzenia. Natomiast tutaj widzicie przecież, tutaj mamy znicz,
dekoracja, stroik ze zniczem. Niziutki stroiczek. Tutaj z kolei mamy sam stroik, ale już troszeczkę wyższy. Natomiast, zresztą ja to Państwu niepotrzebnie w ogóle tłumaczę po raz wtóry i pokazuję, bo Wy akurat doskonale wiecie, bo Wy jesteście osobami wrażliwymi na estetykę i Wy doskonale wyłapujecie przecież wszystkie nawet detale różniące, więc tutaj chciałam zaproponować właśnie tą trzecią zupełnie inną wersję, czyli powiększoną jakby formę dekoracji, czyli zrobienie dużo, dużo większej dekoracji na tej samej podstawie. A żeby nie było nudno, żeby tutaj nie była, wiecie, jakaś taka jedna wielka kopuła znowu, czy jedna jakaś taka wielka wiązanka, mogłoby tak być, jasna sprawa, i tutaj byłoby ok. Natomiast ja chciałam to pokazać z formą wianka. Któraś z Pań w komentarzach zapytała, tam zasugerowała właśnie, czy to jest moja kolejna miłość wianki w tym roku, ale tak zdecydowanie jest. Natomiast zobaczcie, ja to wykonałam po prostu w bardzo prosty sposób. To znaczy tutaj maksymalnie dużo kleju na gorąco zastosowałam, żeby ten wianek przykleić do podstawy. I to się trzyma rewelacyjnie, naprawdę. Wezmę też za to, żeby udowodnić, proszę. Trzyma się dlatego, że mamy do czynienia, podkreślam, z bardzo surową, nawet nieoszlifowaną deską podstawy aniołka i z wiankiem, więc to się wszystko będzie trzymało. Natomiast kwiaty, no cóż, jeżeli chodzi o formę kwiatów, to jedynie na co pragnę tylko zwrócić uwagę, bo dekoracje na wiankach są przeróżne. Myślę, że ile osób, tyle różnych propozycji by tutaj powstało. Natomiast no moja jest totalnie asymetryczna, ale jedna ważna rzecz, którą tutaj bym sobie pozwoliła Państwu zasugerować. Wianuszek jednak troszeczkę podnosi na wysokości, prawda, już całą dekorację. I teraz, żeby znowu nie zasłonić aniołka, ja zastosowałam taką mega, że tak powiem, asymetrię, że z tej strony mam małą formę stroiczka, żeby to wyglądało, wiecie, jak taka kontynuacja. Z drugiej strony mam już ją taką bogatszą, większą, zobaczcie na zdjęciach, to też zobaczycie z boku, żeby to się też fajnie prezentowało. Tam idzie, powiedzmy, taka kaskada kwiatów jakby spływa i zieleni. I to wcale nie musi być, wiecie, taki cieniutki paseczek. Natomiast tutaj po środku, pomiędzy specjalnie, no nie może tutaj zostać taki, wiecie, taki wianek sauté, bez niczego. Więc tutaj celowo kilka gałązeczek tej trzmieliny, kilka gałązeczek tutaj zielonych, kilka listków dosłownie, i to bardzo fajnie moim zdaniem eksponuje właśnie tutaj ten kształt aniołka. Można by było się w sumie wyrażać chyba tą postać aniołka. Dla mnie to jest bardziej taki kształt, bym powiedziała, więc tutaj ta taka przerwa właśnie w ukwieceniu. Tutaj nie daje kwiatów, kwiaty tutaj, bogaciej tutaj, oczywiście nie z dwóch stron symetrycznie, tylko z jednej strony, to jest bardziej, to jest znowuż ciekawsze, a tutaj po środku ubogo, ubogo na zasadzie po prostu po to, żeby nie zasłaniać. Drodzy Państwo, i to jest, aha, i tutaj akurat w takie wianki bardzo łatwo, bez gąbki żadnej, ponieważ wianek ma na tyle różnych dziurek, że ja tutaj wszystkie łodyżki wpycham między dziurki z dużą ilością kleju, także wszystko się bardzo solidnie trzyma. Drodzy Państwo, teraz najprawdopodobniej nastąpiło takie ostre cięcie w którymś momencie, kiedy mówiłam, i tak to mam świadomość tego, że to zrobię, ponieważ się troszeczkę rozgadałam i to chyba niepotrzebnie zupełnie w dzisiejszym odcinku na temat komentarzy, ale nie chodzi o mnie. To nie chodzi o komentarze, które piją we mnie, tylko komentarze, które znowu zaczęły się pojawiać u mnie na kanale i nie tylko na kanale, które piją, że tak powiem, mają uderzyć we mnie teoretycznie, ale uderzają przede wszystkim w moich odbiorców, czyli w Was. Ale uznałam po tej mojej przemowie filozoficznej,
że nie jest to miejsce na to w dzisiejszym odcinku, w związku z tym ja na pewno do tego nawiążę. Za czas poświęcony dzisiaj zarówno mnie, jak i dekoracjom, które Wam tutaj prezentowałam, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Moi drodzy, mam nadzieję, że spotkamy się w najbliższym odcinku. Mam nadzieję, że to będzie w piątek, ale niestety nie jestem w stanie nic obiecać. Natomiast jedno, co mogę obiecać, że kolejny odcinek to będzie na pewno dekoracja czarno-biała i bardzo się cieszę, że tyle osób na nią czeka. Drodzy Państwo, życzę Wam bardzo dobrego dnia. Przesyłam Wam tradycyjnie milion buziaków. Jeszcze autoreklama, przepraszam, nastąpić musi. Jeżeli ktoś z Państwa ma życzenie na te lub inne dekoracje, na nagrobki, a sam na przykład nie wykonuje, chciałby zakupić, to zapraszam bardzo serdecznie. W opisie pod filmem jest link do mojego sklepu internetowego Par Passion, gdzie tutaj chcę też powiedzieć, że w bardzo limitowanych ilościach wystawiam stroiki tam, dlatego że sama je wszystkie wykonuję, w związku z tym tam naprawdę pojawia się tylko po kilka dekoracji, więc jeżeli ktoś ma życzenie kupić, to zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego sklepu. Przesyłam Wam, moi drodzy, jeszcze raz milion buziaków, chyba już przesyłałam, ale nie zaszkodzi po raz drugi. No i cóż, do następnego miłego zobaczenia. Pa, pa!